Myślę, że spektakl jest bardzo aktualny, zresztą to jest uniwersalny temat i zawsze będzie aktualny. I po ciężkich bojach cieszymy się, że możemy go zagrać w Warszawie. Był już testowany, mówiąc brzydko, na kilku festiwalach teatralnych, gdzie spotkał się z bardzo gorącym przyjęciem. No i teraz czas na oficjalną premierę. Oddaję głos Bartłomiejowi Wyszomirskiemu, który jest reżyserem spektaklu. Dzień dobry, jeszcze raz Bartek Wyszomirski. No tak jak powiedział mój przedmówca, spektakl był już grany kilka razy na terenie Polski, w różnych miejscach, przy powiedzmy różnych gabarytach widowni. Byliśmy zawsze bardzo entuzjastycznie przyjmowani, co myślę jest zasługą aktorów, ale też zasługą materiału, z którym mogliśmy się zmierzyć. Sztuka Miro Gawrana, wszystko o mężczyznach, mówiąc prosto, to bardzo dobra sztuka, bardzo dobry materiał teatralny. Wyzwanie również dla mnie jako dla reżysera, ponieważ trzeba zebrać w całość cztery różne, zupełnie od siebie wątki fabularne. Tak więc myślę, że poprzez tę różnorodność tych wątków fabularnych cała ta historia, czy te historie podawane w takiej skrótowej formie stanowią taki atrakcyjny obraz i opowiadają o mężczyznach. Nie opowiadają wszystkiego, wszystkiego się opowiedzieć nie da. Tak więc tytuł Wszystko o mężczyznach jest troszkę taką kokieterią ze strony autora. I to tyle. Jeszcze jedno słowo, bo pani Monika powiedziała zastępstwa. Chciałam powiedzieć, to są równorzędne dublury Bartka Żukowskiego i Norberta Kaczorowskiego. To wzięło się to też stąd, że jest tak duże zapotrzebowanie i tyle mamy propozycji na granie, a każdy z nas jest aktorem no dosyć zajętym na szczęście, że te dublury no muszą być, ale to też świadczy o tym, że no chyba nam się uda. A ty jesteś zazdrosny i przestań mi robić wykład, bo cię o to nie proszę. Będę się psykał z kim chcę i gdzie chcę. Właśnie mam ochotę wyjąć tę kelnerkę do toalety i ją wybzykać. Skąd tyłu! I wiem, że sam byś tego chciał, gdybyś miał więcej odwagi, gdybyś nie był tchórzem, co straw gacie ze strachu, gdybyś nie był takim żałosnym pantoflaszem. Zazdrości mi, bo nie jest na moim miejscu i nie może robić tego wszystkiego, co ja chcę. Skończ już, wreszcie przestań pieprzeć! A ty mi nie będziesz rozkazywać. Ty durny, jemu pomaga, że on ci posuwa żonę! Co ty powiedziałeś? Adam posuwa ci żonę, a ty pomagasz jemu, a nie mnie. To prawda jest? Nie, to nieprawda. To jakieś obrzydliwe kłamstwo. Dzień dobry. Cześć, chodź, to jest szef. Max. A więc to ty. Tak, to ja. Dobrze wyglądasz. Rudy opowiadał mi o tobie. Chwalił cię. Mówił, że se poradzi. Tak, wszystko mu wytłumaczyłem. O wszystkim wie. Na wszystko się zgodził. Będziesz zadowolony, szefie. Zwykle pracuję z profesjonalistami, najlepszymi z najlepszych. Dużo płacę i za swoje pieniądze wymagam maksimum. Dlatego chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia. No nie mam wyboru, bo pilnie potrzebuję pieniędzy. Pracowałem w tartaku 6 miesięcy, ale zapłacili mi tylko dwie pensje. Potem pracowałem u takiego jednego majstra, ale on też pozostał mi dłużny. Chwytałem się różnych ostatnio prac przez 2 miesiące i mam chorą żonę, musi mieć operację, mamy 2 małe dzieci. No i jestem gotowy na to. Okej! Słuchaj, mały. Ja nie jestem psychologiem ani pracownikiem socjalnym. Twoje problemy to są twoje problemy. Jeżeli jesteś po uszy w gównie, to na pewno jesteś sam sobie winien. Nie chodzi tylko o moja praca i to, czy ty tę robotę potrafisz dobrze wykonać. Pan to potrafi. Nie ciebie pytałem. Chcę, żeby mi mały sam powiedział głośno i wyraźnie, czy nadaje się do tej roboty, czy nie. No, mów mały. Nadajesz się do tej roboty, czy nie. No nie mam wyboru, bo pilnie potrzebuję pieniędzy. Pracowałem w tartaku przez 6 miesięcy, stop. Ale zapłaci mi tylko za 2 pensje. No. Dzięki Bogu, że przeżyliśmy nasze żony. Oj tak. Nie były, Bóg wie co. Paweł! Paweł! Jesteś najlepszym człowiekiem pod słońcem. Michał posuwał ci żonę, a ty mu wszystko wybaczyłeś. Łzy mi się do oczu cisną, kiedy pomyślę o twojej szlachetności. Nie
nie zupełnie tak było, jak mówisz, ale to było tak dawno, że już nieważne, jak było naprawdę. O tak, przyjacielu. Łzy uleczą rany. Uleczą, może i uleczą, prawda, tego, ale naszego reumatyzmu już nic nie uleczy. Jeden za wszystkich. Wszyscy!